Lepiej patrz pod nogi, idąc cmentarną ścieżką, bo jeśli zobaczysz kostki brukowe w nieco innym kolorze, miej świadomość, że może się za tym kryć pewna tajemnicza i wstrząsająca historia. Tak właśnie jest na cmentarzu w Ostrowie Wielkopolskim. Po więcej tajemniczych historii zaobserwuj kryminatorium. W 1929 roku w Pieruszycach obok Pleszewa niejaki Czesław Konieczny, w napadzie szału, odebrał życie swojej siedmioosobowej rodzinie. Stracono go na dziedzińcu aresztu śledczego w Ostrowie Wielkopolskim. I w tym samym mieście również go pochowano. Jak głosi legenda, właśnie tutaj, aby ludzie deptali po jego grobie i aby jego dusza nigdy nie zaznała spokoju. Podczas remontu cmentarza tutejszy proboszcz postanowił odznaczyć to miejsce wszystkim. Szczególny sposób i tak kostki w innym kolorze do dziś przypominają nam o tym tragicznym zdarzeniu.